Po kilku miesiącach przestoju niedługo mogą zostać wznowione roboty przy przebudowie torowiska tramwajowego i dróg w centrum Mysłowic. Po tym jak zarówno miasto, jak i tramwaje śląskie zerwały umowę z wykonawcą, inwestycja stoi rozgrzebana. Teraz został ogłoszony przetarg na wybór firmy, która dokończy pracę. Fatima Orlińska. Niedługo minie rok od momentu, kiedy tramwaje śląskie i Mysłowice zerwały umowę z wykonawcą przebudowy torowiska tramwajowego i dróg w centrum miasta. Zarzucili konsorcjum firm NDI opieszałość i nierealizowanie prac zgodnie z harmonogramem. Wprawdzie została przeprowadzona inwentaryzacja prac, ale nie wiadomo, na ile będzie aktualna. Mamy podzielone zadanie na cztery części, czyli ulicami, tak, plus pętla tramwajowa. Na każdej z tych części jakaś część prac została wykonana, którą uznaliśmy za wykonanie zgodnie z prawem budowlanym. I to na każdym tak naprawdę zakresie, to jest to około 30, ponad 30%. No teraz musimy wrócić i też zobaczymy, co przez ten czas pogoda i warunki atmosferyczne zadziałały, czy nie będzie trzeba przypadkiem czegoś znowu, no, chodzi na przykład o podbudowę, tak? Według informacji przekazanych przez Tramwaje Śląskie sprawa z poprzednim wykonawcą zakończyła się w sądzie. Proces jest w toku. Tramwaje oczekują od NDI zadośćuczynienia za niewywiązanie się z umowy. Miasto liczy z kolei, że po wyborze nowego wykonawcy pracę uda zakończyć się wiosną 2024 roku. Z jednej strony miasto nie odpowiada za opóźnienia w realizacji zadania, z drugiej mieszkańcom oraz przedsiębiorcom, którzy prowadzą działalność gospodarczą wzdłuż linii tramwajowej, należą się słowa przepraszam i to dzisiaj czynię. Mam nadzieję, że teraz bardzo szybko pójdą prace i w maju, czerwcu przyszłego roku będziemy mogli cieszyć się z pięknego deptaka, będziemy mogli cieszyć się z nowych chodników, linii tramwajowej, ulic oraz energetycznych systemów. W związku z przestojem w pracach, ale i przesunięciem ich w terminie, Tramwaje Śląskie zapłacą więcej niż początkowo miała kosztować inwestycja. Na razie o konkretnych kwotach nikt nie chce mówić. Kwoty potencjalnych wykonawców, którzy złożyli oferty w przetargu, zaczynają się od ponad 46 do ponad 50 milionów złotych.